zauważyłem, że w tej tu galerii jest coraz więcej i może coraz więcej wystawiać artystów zakopiańskich. Zarówno tych artystów dojrzałych, jak i tych artystów młodego pokolenia. To jest tworzenie takiej rodziny artystów. To jest tworzenie takiej wspólnoty artystów zakopiańskich. I cieszę się, że ta galeria, ale też i Czerwony Dwór pozwolił naszym artystom, naszym talentom, aby się pokazać, aby móc i mieć takie miejsce, gdzie może swój talent przedstawić. I widzę, że właśnie to miejsce, ta galeria jest w tym momencie wyjątkowa. Wyjątkowa i na pewno bardzo dobrze się stało, że powstało Zakopiańskie Centrum Kultury. Że powstała ta instytucja i daje szansę wszystkim, którzy chcą swoje talenty pokazać. Serdecznie dziękuję artystom za to, że są tutaj na tej wystawie, że są dla Zakopanego i że cieszą nas jako widzów, że możemy podziwiać ich talent, ich dzieła. Serdecznie im gratuluję, serdecznie dziękuję i zapraszam oczywiście do oglądania. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Burmistrzu za te miłe słowa. Mam nadzieję, że hasło tegorocznej edycji Dom i atmosfera, o którą naprawdę dbamy, tworzy taką atmosferę miru domowego. Ja poprosiłam o chwileczkę głosu, bo rok temu, drodzy Państwo, kiedy, jak ja to mówię, celebrowaliśmy projekt Artyści Zakopiańscy 2021, obiecałam Państwu dokumentację wszystkich artystów biorących udział w tym projekcie. I rzeczywiście tak się stało. W małej sali, drodzy Państwo, możecie zobaczyć efekt naszej pracy. Jest to półgodzinny film, w którym zdokumentowaliśmy wszystkie prace, które brały udział w ubiegłorocznej edycji wystawy. Film ma swoją koncepcję, realizowałam go według pewnego pomysłu z twórcami z TVP Kultura i chcieliśmy Waszą twórczość pokazać na tle tego wyjątkowego miasta. Mam nadzieję, że nam się to udało, jeżeli nie, to powiedzcie, będziemy się poprawiać. Natomiast co chciałam powiedzieć, ten film, drodzy Państwo, nie ma dziś premiery. On miał premierę już w maju i był prezentowany przez przeszło miesiąc, Pani Dyrektor, prawda, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W związku z tym wszyscy Państwo, wszyscy biorący udział w tym projekcie, mieliście taki moment promocji, upowszechniania w naszym mieście partnerskim. Natomiast w ciągu najbliższego chyba miesiąca ten film zostanie zaprezentowany na ogólnopolskiej antenie TVP Kultura, o czym oczywiście Państwa poinformuję. A teraz oddaję już głos osobie najważniejszej. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że jeszcze podziękuję Pani Kurator, Pani Dyrektor tutaj galerii za tą wystawę i za zorganizowanie tej wystawy. Lidia, serdecznie Ci gratuluję i serdecznie dziękuję. Ja też gratuluję, dziękuję, droga Lidio, i zapraszam Cię do zabrania głosu. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Ja bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyliście na kolejną już odsłonę Artystów Zakopiańskich 2022. Ja tu nie jestem dzisiaj najważniejszą osobą. Najważniejszymi osobami dzisiaj tego wieczoru są oczywiście artyści zakopiańscy, których Państwu przedstawimy, których zaprosimy tutaj do nas za chwilkę, ale pozwólcie Państwo, że ja przybliżę może troszeczkę koncepcję, tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, tegoroczna edycja jest pod hasłem Dom, a ten cykliczny już autorski mój projekt wystawienniczy Artyści Zakopiańscy 2016, zainicjowany został w roku 2016. No i cóż mogę powiedzieć, na stałe wpisał się w najważniejsze wydarzenia wystawiennicze Miejskiej Galerii Sztuki, ale również w
jedne z najważniejszych wydarzeń miasta Zakopane. Ja celowo organizuję tę wystawę właśnie w okresie wakacyjnym. Ja wiem, że czasem artyści nie mogą uczestniczyć w wernisażu, bo mają swoje akurat wolny czas, wyjeżdżają na urlop, ale to jest naprawdę, proszę Państwa, najlepszy czas, gdzie wręcz mamy mnóstwo telefonów, kiedy ta edycja będzie i mnóstwo turystów, jak również mieszkańców Zakopanego nas odwiedza i jest takie oczekiwanie na tę wystawę. Ja bardzo się cieszę, że tak jak już wspomniał Pan Burmistrz, że udało się tę wystawę, w ogóle ten autorski projekt, tak stworzyć i on tak ewoluuje, że stała się to już wystawa pokoleniowa. Swoje prace prezentują właśnie artyści bardzo dojrzali, znani nam tutaj w Zakopanem, którzy już wielokrotnie pokazywali właśnie swoje prace w przestrzeni miejskiej galerii sztuki, ale i to również zdarzy się tego wieczoru, że po raz pierwszy, Państwo już na pewno zobaczyliście, swoje prace pokazują młodzi artyści i po raz pierwszy właśnie pokazują je w przestrzeni miejskiej galerii sztuki. Ja bardzo się z tego cieszę. Tych artystów przybywa. A tegoroczna edycja to jest 48 artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Może jeszcze tak kwoli właśnie przypomnienia tej idei dom. Ja myślę, że ten czas, szczególnie ten czas, w którym teraz przyszło nam żyć, jakby na nowo każe nam i również poprosiłam artystów, aby ustosunkowali się do tego tematu, każe nam na nowo zredefiniować właśnie ten aspekt domu. Wiemy, że dom jest rzeczą dla nas najważniejszą, a w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie, czy wędrówki ludów, uchodźstwa, ten dom jeszcze staje nam się jeszcze bliższy. Kiedy aranżowaliśmy wystawę, to jedna z osób, która dołączyła do nas tutaj, do grona pracowników Zakopiańskiego Centrum Kultury i Miejskiej Galerii Sztuki, Ina, jest dzisiaj z nami, Ina pochodzi z Charkowa, powiedziała: Pani Lidio, te wszystkie prace są dla mnie właśnie jak dom i może ten właśnie ten symbol domu tutaj i teraz jest dla nas takim wspólnym odniesieniem. Jest to i dom sztuki, ale myślę, że też intymny dom każdego z nas, każdego z artystów, ponieważ taki przenieśli troszeczkę namiastkę domu tutaj właśnie do przestrzeni galerii. Teraz, żeby nie przedłużać, ja będę w kolejności alfabetycznej zapraszać właśnie tutaj artystów do nas. Będzie takie przekazanie podarunków i kwiatów, więc proszę tutaj podchodzić do pana burmistrza, podchodzą panie, a do panowie do pani Joanny. Dobrze. Pan Grzegorz Barański, zapraszam. Chciałam Grzesia, podążę. To Joanna będzie całować. Powolutku. Zapraszam. Ja oczywiście wszystkim artystom gratuluję, a później będę ściskać ręce wszystkich artystów. I zapraszam oczywiście o pozostanie tutaj, a potem, żebyście Państwo, artyści, nie uciekali, zrobimy sobie takie pamiątkowe zdjęcie z kolejnej już edycji Artystów 2022. Pani Ewa Bartosz-Mazuś, zapraszam serdecznie. Panią Ewę widziałam. Yes.
Anna Chruścińska wyjechała na urlop, także przekażę mi wszystkie. Tak, zapraszamy, proszę nie uciekać. Marek Cukier, zapraszam sobie. Tadeusz Jakub Korzyński. Pani Ewa Fortuna. Pani Agata Rokicka.
Żarowicka. Ewa Maria Romantyk, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Lidia Rosińska, to ja później odbiorę od pana ministra. Thank you.
Pokażemy Państwu teraz niektóre prace artystów, które można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki, ale nie wszystkie. Żebyście Państwo zajrzeli do galerii, bo jak słyszeliście, wystawa jest czynna do 30 września, czyli przez całe wakacje, no a później jeszcze we wrześniu, kiedy też sporo turystów przyjeżdża do Zakopanego, może i Państwo się wybierzecie. Będziemy kończyć naszą relację, żeby zostawić Państwu pretekst do przejścia do Galerii Sztuki, Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem.